Dobra, to jest update beczki na deszczówkę w garażu na rok 2020. Myślę nad nowym patentem filtrowania. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Zobaczymy przy pierwszym większym deszczu. Generalnie w środku garażu jest rynna. Woda płynie przez rynnę do tego magicznego zbieraka. Wlewa się tutaj. Rura od odkurzacza z filtrem do akwarium. Nie pamiętam nazwy tego takiego. To jest taka włóknina do akwarium filtrująca. Nie pamiętam nazwy teraz. Pod spodem tej rurki są dziurki i woda, przynajmniej w teorii, powinna skapywać, zlatywać grawitacyjnie do beczki. Tutaj jeszcze jest taka kolejna pianka filtracyjna przed samym spustem. Na górze nawierciłem jeszcze dziurki przelewowe, czyli jeżeli będzie za dużo wody z deszczu i woda przekroczy tą rurę, to przynajmniej w teorii powinna, tak jak wcześniej bez tej plastikowej rury, wlewem wracać z powrotem do rynny w dół. Ale czy to się sprawdzi w tym roku? Zobaczymy. Rok temu używałem też z tej włókniny z akwarium w takim elastycznym kondonie, który był tylko tutaj umieszczony. Na wlewy tak sobie to zwisało i przez tą włókninę ta woda wpływała. No i nawet to robiło robotę. Wszystkie duże, większe jakieś materiały z rynny, jeśli się zdarzały, nie było tego dużo, ale mimo wszystko jakieś pyłki na przykład z drzew, które zalegają na dachu i z wodą potem spływają tutaj, to w tej włókninie były przechwytywane i ta woda była w miarę nawet czysta. No ja tutaj też cudów nie oczekuję, cudów nie chcę. To ma być woda do takiego opłukania na przykład po deszczu, kiedy auto wraca z ulewy i tylko żeby nie wjeżdżać z błotem do garażu, to tą pompą, tym hydroforem, tutaj jest rurka cała, tutaj jest spust, tam na zewnątrz można sobie auto wymyć. Także zobaczymy, jak to będzie się sprawować w tym roku. Trochę takie druciarstwo, ale podobno Elon Musk też zaczynał od druciarstwa w swoim garażu, a teraz jest kim jest, tak? Także zobaczymy, czy ten filtr mi się tutaj jakoś spisze. No to czekamy do jakiegoś deszczu, który ponoć ma dzisiaj walić całą noc. I rano zobaczymy, bo raczej nie będzie mi się chciało tutaj w deszczu iść i sprawdzać. Najwyżej rano tutaj podskoczę, zobaczę, czy nie ma jakichś wycieków tutaj, czy tam wszystko suche. Generalnie tą beczkę używam już chyba drugi rok i naprawdę świetnie się sprawdza. Zawsze to dobrze mieć taką wodę w garażu. Hydrofor Gardeny. Mam tam filmiki na kanale, to sobie zobaczcie, wyszukajcie, jak to się spisuje. A spisuje się naprawdę bardzo fajnie, ale mimo wszystko chciałem sobie tą wodę oczyścić, żeby była taka stuprocentowa. No nie da się tego zrobić w 100%, ale jeżeli będzie jeszcze lepsza niż była w tamtym roku, to już tak będzie naprawdę wielki sukces. Także zobaczymy. Pozdro, nara.